Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie. Jak już Wam wcześniej mówiłam, będzie nowy unboxing i właśnie jest, bo dostałam paczkę z ASOS-a. O! Okej. Paczkę z ASOS-a i chcę ją teraz z Wami otworzyć. Jest tu mało rzeczy, więc będzie to szybki filmik, więc zapraszam do oglądania. Więc oto moje zakupki. Tutaj kupiłam taki, nie wiem z której strony to się, to jest, tak, o, to wygląda jak kostium kąpielowy, ale nim nie jest, bo jest to po prostu body, którego można zakładać jako bluzkę i on ma taki kołnierz a la bardo znowu, czyli taka udka. Dobrze się prezentuje, mam nadzieję, że będzie na mnie dobrze wyglądał i on jest biało-czarny. I jeszcze kupiłam. Takie oto sandały z firmy London Rebel. Które po prostu, bo miałam takiego koloru sandałów, ale musiałam ich wyrzucić, więc trzeba było mieć zmianę i one będą akurat na wakacje, bo już za parę dni jedziemy na Sycylię. Więc takie butki i kolejne buty, to już będą dobre na wczesną jesień. To są te, które Wam pokazałam we vlogu, czyli z Warehouse. Takie baleriny lakierowane, o, nawet mnie widać, czarne, z czubkiem, o, takie oto butki, więc zobaczymy, jak się one sprawdzą. Sandałki na nodze wyglądają tak, czyli całkiem nieźle. Wybaczcie moje blade stopy, ale myślę, że one całkiem dobrze wyglądają i są bardzo wygodne. Jak na razie. Zobaczymy, jak się sprawdzą. A tak wyglądają baleriny z Warehouse'a. Ja ich bardziej wyobrażam z rajstopami, bo jakoś tak czarne buty zawsze mi dziwnie na gołych nogach. Mam strasznie spuchnięte, ale weszło, więc dobrze. I zobaczymy też one, jak się sprawdzą. One są trochę, tak trochę sztywniejsze, ale zobaczymy. Może będzie dobrze. Dam znać. Więc tak, kochani, taki mały, bardzo szybki haul dla Was. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Ja już mykam zrobić jakąś kolację, a my się już zobaczymy w następnym filmie. Ściskam, całuję i do następnego. Pa!